Zwykle, kiedy myślimy o jakimś budynku, to chodzi nam o to, jak on wygląda z zewnątrz, jaki ma kształt, jaką ma bryłę. Ale przecież budynki wznosimy po to, żeby miały wnętrza, bo to właśnie wnętrza zapewniają nam ochronę przed żywiołami i bezpieczeństwo. Czasem zdarza się, że właśnie wnętrze, pojedynczy, czasem mały pokój jest osobnym, wielkim dziełem sztuki. I dzisiaj zapraszamy na nasz subiektywny przegląd 5 najwspanialszych komnat i sal historycznych w Polsce. Zostańcie z nami. Do naszego zestawienia wybraliśmy komnaty i sale z różnych epok, a więc zaczynamy w średniowieczu od jednej z najwspanialszych sal nie tylko w Polsce, ale w ogóle najwspanialszych gotyckich wnętrz w Europie, letniego refektarza w Pałacu Wielkiego Mistrza na Zamku Krzyżackim w Malborku. Dlaczego ono jest takie wspaniałe? Ponieważ ono udowadnia, że gotycka konstrukcja równie dobrze służyła do budowy kościołów, jak i mogła służyć do budowy reprezentacyjnych, widowiskowych wręcz wnętrz. Letni refektarz jest wysunięty tak z bryły budynku, że jest przeszklony z 3 stron. Kiedy do niego wchodzimy, to światło wpadające przez wielkie okna olśniewa nas właściwie z każdej strony. Pierwotnie w tych oknach były też witraże, więc można sobie wyobrazić, że to było światło, które było mieniące się różnokolorowymi promieniami. Ono teraz jest, to pomieszczenie jest teraz białe, ale najprawdopodobniej pierwotnie było bogato pomalowane. Ściany najprawdopodobniej były czerwone, a na sklepieniu były wici roślinne, czyli ono było pomalowane w takie wijące się jakieś łodygi, z których wyrastały liście. To sklepienie w ogóle też jest wspaniałe i fenomenalne, ponieważ całe opiera się na tej zewnętrznej, właśnie ażurowej, przeszklonej ścianie i na jednym tylko smukłym, cieniutkim słupie na środku i z tego słupa niczym liście palmy rozwija się to sklepienie. No moim zdaniem, jeżeli ktoś w XIV wieku, kiedy to pomieszczenie zostało ukończone, wszedł tam, to mógł się zastanawiać, czy to, co widzi, to jest naprawdę, czy to nie siła modłów braci zakonnych sprawia tylko, że ta niesamowita konstrukcja utrzymuje się i nie spada mu na głowę. Jeżeli ktoś miał wątpliwości, jaka siła polityczna, jaki prestiż ma w sobie zakon krzyżacki, no to po wejściu do letniego refektarza, do tej wspaniałej, reprezentacyjnej jadalni, wszystkie te wątpliwości na pewno były rozwiane, ponieważ miał przed sobą jedno z najpiękniejszych pomieszczeń w Europie. Ze średniowiecza przenosimy się do nowożytności, a z Malborka wcale nie tak daleko, bo do Gdańska. Tam w ratuszu głównego miasta jest Sala Czerwona, która była wielką salą posiedzeń Rady Miasta. Nie do końca można powiedzieć, że to jest komnata wobec tego, ponieważ komnata to jest wnętrze mieszkalne, ale jest kominek, więc jakoś tam da się do naszej listy podciągnąć. Dlaczego ta sala jest taka wspaniała? Chodziło o to, żeby stworzyć pomieszczenie, które będzie odpowiadać randze i aspiracjom miasta. Dwóch artystów, Hans Fredeman de Vries i Isaac van de Blocke, stworzyli pod koniec XVI i na początku XVII wieku wnętrze, które jest połączeniem gdańskości, protestantyzmu i wspaniałości. Wszystko tam jest najnowocześniejsze, jak można było wtedy zrobić. Jest to najbardziej aktualna, niderlandzka, manierystyczna sztuka, ale nie tylko te wspaniałe boazerie czy oprawy, które tam się pojawiają na suficie, są wspaniałe, ale także to, co je wypełnia, ponieważ tam są cykle obrazów, które mają swoje bardzo konkretne i takie metaforyczne znaczenie. Chodziło o to, żeby rajcy miejscy, obradując tam, czuli się zobligowani do tego, aby prawo, które tam uchwalają, kierunek, który nadają Gdańskowi, był odpowiednim kierunkiem, a tym kierunkiem miała być wspaniałość. Miała być apoteoza Gdańska i najważniejszy obraz, jaki w tym wnętrzu się pojawia, centralny obraz na suficie, to właśnie jest apoteoza Gdańska. Gdańsk jest przedstawiony jako miasto, które jest nie tylko najwspanialsze w całej Rzeczypospolitej, ale wręcz najwspanialsze na świecie. No w takiej sali, pod takimi obrazami, po prostu trzeba uchwalać dobre prawo. Następne pomieszczenie powstało na początku wieku XVIII, czyli najlepszego. Znajduje się na Śląsku w Pałacu Opata w Lubiążu. Jest to wielka, reprezentacyjna, monumentalna sala książęca. Jest tam mnóstwo rzeźb, pomników, obrazów. Gigantyczny, jeden z największych plafonów, jakie kiedykolwiek namalowano. Ale to pomieszczenie to jest także zagadka i pewien bardzo konkretny przekaz polityczny, czy wręcz feministyczny. Żadna z tych rzeźb, która tam jest, nie jest tam w
przez przypadek i nie jest w przypadkowym miejscu. One wszystkie razem tworzą pewną taką symboliczną konstrukcję. Jeżeli wie się, na co patrzeć, jeżeli wie się, czego szukać, to nagle, analizując te wszystkie rzeźby i obrazy, które tam się pojawiają, dochodzi się do wniosku, że Maria Teresa, która ma objąć rządy w Austrii, będzie najlepszą władczynią w historii, mimo że jeszcze niczym nie rządziła. I tak to właśnie robiono kiedyś, że kiedy był jakiś problem polityczny, kiedy trzeba było udowodnić, że ktoś jest dobrym monarchą albo państwo rozwija się w dobrym kierunku, to robiono to właśnie za pomocą architektury, rzeźby, za pomocą sztuki i tłumaczono w ten sposób problemy polityczne. Nie było jeszcze konferencji prasowych na żywo, trzeba było swój przekaz polityczny jakoś inaczej kierunkować, no i robiono to właśnie za pomocą najlepszych dzieł sztuki, którymi my dzisiaj możemy się zachwycać. Z późnobarokowej, wielkiej i monumentalnej sali książęcej w Lubiążu przenosimy się do pokoiku, który jest raczej malutki, ale także swoją ostateczną formę uzyskał w wieku XVIII, więc to już jest drugie w naszym zestawieniu pomieszczenie z wieku XVIII. Przypadek? Chodzi mi o pokój marmurowy w Zamku Królewskim w Warszawie. On został po raz pierwszy urządzony za panowania Wazów w wieku XVII, ale właśnie został ponownie urządzony i uzupełniony w wieku XVIII, w drugiej połowie, w czasie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nazywa się pokój marmurowy, ponieważ wszystkie jego ściany są pokryte różnokolorowymi okładzinami kamiennymi. Do tego są jeszcze różne aplikacje metalowe. Jest to bardzo ozdobne i takie reprezentacyjne pomieszczenie, chociaż malutkie. Odgrywał rolę takiego eleganckiego przedpokoju w apartamencie wielkim, czyli tych najważniejszych pomieszczeniach, w których król odbywał najważniejsze dworskie uroczystości i przyjmował na przykład posłów albo przyjmował jakichś interesantów w czasie audiencji. Ten pokój został uzupełniony w XVIII wieku o poczet władców polskich, około 20 portretów monarchów polskich, które są tak poumieszczane, że ci monarchowie, którzy dla Stanisława Augusta byli najważniejsi, na których chciał się jakoś wzorować albo inspirować ich panowanie, są w ważniejszych miejscach. A kulminacją tego pocztu, tego przeglądu najwspanialszych polskich monarchów jest wielki koronacyjny portret Stanisława Augusta. No więc najpierw, kiedy mieliśmy się spotkać z polskim królem, to widzieliśmy jego monumentalny portret, przedstawienie jego jako wielkiego monarchy, który kontynuuje dzieło innych polskich władców, a kilkadziesiąt kroków później, kilka sal dalej, mieliśmy możliwość spotkać jego samego. No przez te kilka sal żeśmy już sobie pewnie o nim pomyśleli, że to wspaniały władca, więc nikt nie musiał nam tego mówić, bo już to pomieszczenie miało robić na nas takie wrażenie. No chociaż dobrze wiemy, że nie do końca to była prawda. Pokój został w dużym stopniu uratowany z pożogi wojennej, obrazy zostały uratowane i dziś możemy się cieszyć tym, jak wspaniale można było urządzać kiedyś reprezentacyjny przedpokój. O tym samym portrecie, który znajduje się nad kominkiem w pokoju marmurowym, tym portrecie Stanisława Augusta w stroju koronacyjnym, mamy już osobny odcinek, który wkładam tutaj. Bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia tego, jak można naprawdę dobrze namalować monarchę, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, że to on tu rządzi. Z XVIII wieku przenosimy się do wieku XIX i do jednego z najbardziej intrygujących pałacyków w Polsce. Jest to pałacyk myśliwski w Antoninie i on jest intrygujący z kilku powodów. Po pierwsze, jest to, mimo tego, że w XIX wieku to powstaje, to jest to budynek drewniany, więc zbudowany z bardzo, bardzo tradycyjnego materiału. Jest to pałacyk myśliwski, ale zaprojektowany przez jednego z największych XIX-wiecznych architektów, człowieka, który właściwie zmienił bieg, w jakim rozwijała się XIX-wieczna architektura, Karla Friedricha Schinkla. Można o nim powiedzieć, że on był takim dziadkiem albo pradziadkiem nowoczesności. I on dla księcia Antoniego Radziwiłła właśnie wzniósł drewniany pałacyk myśliwski, niepodobny do niczego innego. I to właśnie jest jeden z tych przykładów, że Schinkel był tak nowatorskim i tak twórczym architektem, że nawet taki temat jak drewniany pałacyk myśliwski był dla niego ciekawym wyzwaniem i okazją do stworzenia czegoś nietuzinkowego. Mamy cztery skrzydła, które mieszczą jedną klatkę schodową, pozostałe apartamenty, które są doczepione do ośmiobocznego korpusu głównego i właśnie ten ośmioboczny korpus główny to jest nasza piąta bohaterka, piąta ze wspaniałych sal, które są w Polsce. Ona jest właściwie pusta w środku, oprócz tego, że na środku stoi gigantyczna dorycka kolumna i to jest jedyny murowany element tej sali, ponieważ jest to właściwie tylko kominka, który jest
na dole. To jest odprowadzenie spalin dymu z kominka. Ale ponieważ to jest Pałacyk Myśliwski, to ta dorycka, gigantyczna kolumna została wyposażona w trofea myśliwskie i można je oglądać z galerii, które obiegają to wielkie, monumentalne pomieszczenie, chociaż właśnie zbudowane w drewnianym Pałacyku Myśliwskim. Więc jeżeli lubicie spędzać czas w towarzystwie 200-letnich nieżywych zwierząt oraz greckich kolumn, to Pałacyk Myśliwski w Antoninie jest miejscem dla Was. Oczywiście w Polsce jest dużo więcej wspaniałych pomieszczeń niż ten nasz subiektywny pięciopomieszczeniowy przegląd. Jeżeli macie jakieś swoje ulubione komnaty, sale, antyszambry, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Tymczasem ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej filmów o wspaniałej architekturze w Polsce i tutaj, aby subskrybować ten kanał. Dziękuję, do zobaczenia.